Ten mit doprowadził Ellie, Valerie i Rachel do granic wytrzymałości. Znów nic. Ale dziewczęta robiły, co mogły, aby doprowadzić do eksplozji. W trakcie prób ustaliliśmy, że bardzo ważny jest kąt nachylenia pojemnika. Gdy zawór jest w górze, nośnik ulatnia się zbyt szybko. A gdy jest w dole, mieszanka jest zbyt ciężka, aby nasycić papierowy pył. Dlatego idziemy na kompromis. Ciekawe, czy teraz powietrze zmiesza się z zawartością pojemnika. No właśnie. Może teraz będzie prawdziwy boom. Moment, moment. Robicie eksperyment? Chodź do nas. Wszyscy gotowi? Jasne. To uwaga, wybuch niszczarki. I proszę. Ale ekstra. To było super. W końcu się udało i było strasznie. Gdyby ktoś czyścił niszczarkę i przytrafiłoby mu się coś takiego, na pewno by się wystraszył. Dziewczęta włożyły mnóstwo pracy w eliminowanie kolejnych zmiennych. Powietrze z puszki wybucha. A propelent, niszczarka i pył z papieru to świetna wybuchowa kombinacja. I w końcu się udało.